Dzień dobry. W sobotę 10 marca zaczynamy Teleexpress Ekstra. Prognoza na niedzielę to temperatura miejscami przekraczająca 15 stopni, brak opadów i brak otwartych sklepów. Ustawa regulująca niedzielny handel obowiązuje od początku marca, a w praktyce zacznie działać jutro. 100 tysięcy osób w 15 krajach. W samej Polsce niemal 700 różnych tras. Najdłuższa ma 144 km. Pierwsze ekstremalne drogi krzyżowe już przeszły przez Polskę. Ich uczestnicy mówią, że inicjatywa podjęta 10 lat temu przez księdza Jacka Stryczka pomaga im lepiej zrozumieć sens Wielkiej Nocy. 13 ciężarówek z pomocą humanitarną dotarło do wschodniej Guty na przedmieściach Damaszku. Pomoc przekazało wiele krajów, w tym Polska. Jednak to wciąż mało, bo wsparcia potrzebują tam tysiące ludzi. Wskutek walk niedaleko stolicy Syrii od połowy lutego zginęło niemal 1000 osób, a kilkadziesiąt tysięcy musiało uciec z domów. Grali w szczytnym celu i wygrali. Reprezentacja Telewizji Polskiej w piłce nożnej zajęła pierwsze miejsce w turnieju charytatywnym Gramy dla Jedynki. Ważniejsze od zwycięstwa było jednak wsparcie Elbląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Koniec czteroletniej batalii sądowej między koleją a gminą Piechowice na Dolnym Śląsku. Sąd administracyjny orzekł, że gmina na własny koszt musi rozebrać dwa wiadukty nad linią Jelenia Góra-Szklarska-Poręba. Samorząd do tej pory tego nie zrobił, bo twierdził, że nie są jego własnością. Jeśli chodzi o import z Chin, to łatwiej chyba powiedzieć, czego stamtąd nie przywozimy. Na przykład pand wielkich, ale to się może zmienić, bo Zamość chce poprosić Pekin o sprezentowanie bambusowych misiów. No to zapowiedziane teraz bambusowe misie, które być może już niebawem pojawią się w Zoo Zamościu. Taki biwak na wysokościach na Dzień Mężczyzny, jak znalazł w Ekstrasądzie. Agnieszka Łukasik pytała o mężczyzn w dniu ich święta. Oby wam słodko było, drodzy panowie. To jeszcze bardzo męska prognoza pogody, proszę bardzo. Hanka Bielicka słynęła z niezliczonej liczby kapeluszy i nieprzeciętnego talentu do wygłaszania monologów. Artystka zmarła 12 lat temu. Jej dokonania dla wielu wciąż są inspiracją. W Łomży odbywa się konkurs krasomówczy imienia Hanki Bielickiej. Radość spod kapelusza. Chiński parlament zajmie się zmianą konstytucji. W planach jest m.in. zniesienie dwukadencyjności prezydenta. Dzięki temu Xi Jinping mógłby nadal rządzić krajem. Do zabezpieczenia sesji parlamentu użyte zostaną najnowocześniejsze zdobycze technologii. W telewizyjnej jedynce trwają skoki narciarskie w Oslo. No więc teraz inna dyscyplina. Zaczynamy od 27. kolejki Lotto Ekstra Klasy, w której formą błysnął Carlitos. Hiszpański napastnik skompletował hat-tricka i zapewnił Wiśle Kraków zwycięstwo ze Śląskiem Wrocław. W Teleekspresie Ekstra pora na część muzyczną, a w niej jak w każdą sobotę wiązanka przebojów przygotowana przez naszych kolegów z redakcji muzycznej. Dziś będą to hity formacji, która słynęła z wyjątkowo łagodnych i lirycznych utworów. Twarzą zespołu jest wokalistka i pseudonim jest nazwą grupy. Mowa oczywiście o Shade. Zapraszam na miks. Spokojnego jak piosenki Shade popołudnia państwu życzę. Do zobaczenia jutro, teraz TVP Info, Marek Durmała i serwis. Do widzenia.